Właściwie dla przedsiębiorcy, tak jak się zastanowić chwilkę, to ważne są trzy obszary. Pierwszy obszar to jest rynek. I to jest obszar, na który mamy trochę wpływu. Oczywiście może być tak, że rynek jest dla nas przyjazny albo nieprzyjazny, ale nawet jak jest nieprzyjazny, to potrafimy podjąć działania, które nam pozwalają nawet rosnąć na nim i dawać sobie radę. Dużo zależy od nas. Drugi obszar to jest obszar taki nasze otoczenie, które na przykład powoduje, że musimy podnosić wynagrodzenia albo drożeją pewne, nie wiem, paliwo, czy dzieje się coś, co no, nikt nie ma wpływu, tak? Znaczy taki jest rynek pracy i musimy płacić ludziom więcej i musimy ponosić pewne koszty. I trzeci obszar, który jest ważny, to jest obszar regulacyjny, na którym nie mamy właściwie żadnego wpływu. Próbujemy mieć wpływ, dlatego że ja na przykład jestem bardzo aktywny w Konfederacji Lewiatan i tam podejmujemy pewne próby rozmów z decydentami i próby konsultowania tych projektów, które są ważne dla nas z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. Ale niestety idzie nam to bardzo ciężko i tak naprawdę z kolei te kwestie dzielę na dwa obszary. Jeden obszar to jest taki typowo regulacyjny, a drugi to jest regulacyjno-fiskalny, czy taki, który powoduje, że ponosimy pewne koszty. Dzisiaj niestety obydwa te obszary wyglądają źle. To znaczy obszar regulacyjny to, nie wiem jak to nazwać, żeby się nie wyrazić brzydko, taka sieczka właściwie, z której wypadają ciągle nowe ustawy. Ustawy często niedoskonałe, niezrozumiałe, niekonsultowane, które trzeba poprawiać. A one nam sprawiają strasznie dużo problemów, bo my często nie wiemy, co robić po prostu. Najlepszym dowodem tego jest ostatnia ordynacja podatkowa, która weszła w życie w styczniu, a która spowodowała spore zamieszanie i gdzie wycofywano się z różnych projektów, żeby je ponownie konsultować, uzgadniać, uszczegółowiać. Bardzo źle się żyje w takiej sytuacji. Znaczy, my przedsiębiorcy oczekujemy stabilizacji. To nie chodzi o to, żeby te przepisy były lepsze czy gorsze. One mają być stabilne, one mają dać nam, pokazać nam kierunek i jakąś sytuację, w której przez kilka lat możemy wiemy, co robimy, wiemy, na czym się opieramy. No, drugi obszar oczywiście tej ustawodawczej działalności to są kwestie podatkowo-fiskalne. No, ponosimy spore koszty związane z tym, co się dzieje i takie koszty, których nawet rząd czy fiskus nie podejrzewał, że poniesiemy, tak? Bo oczywiście są takie rzeczy jak podatek bankowy, który przeniesiony został na przedsiębiorców, przecież wiadomo. Był pomysł na podatek od sieci handlowych, który też nie wszedł w życie, ale zanim nie wszedł w życie, to sieci już dobrały się do nas i wytargowały jakieś zmiany warunków. Ale są takie rzeczy jak na przykład to się nazywa, przepraszam, bo te nazwy są dosyć skomplikowane, podatek galeryjny, który miał dotyczyć galerii handlowych, a dotyczy również hoteli w pewnych określonych sytuacjach. I jeden z hoteli naszych podlega temu i będziemy płacili podatek dodatkowy, tak zwany galeryjny, za hotel, który posiadamy i który funkcjonuje. Albo na przykład podatek u źródła to się chyba nazywa, tak? Czyli wprowadzili taką zasadę teraz, że jeżeli dywidenda, bo my na przykład dywidendę w ramach organizacji, jedna spółka w drugiej spółce wypłaca dywidendę, to nie są wypłaty dla osób fizycznych, ale jeżeli dywidenda będzie przekraczała 2 miliony złotych, to będzie obciążona podatkiem u źródła, który później można zwrócić, ale strasznie skomplikowane rzeczy. Także to i chwilami jest tak, że ja nawet pytam swój dział finansowy czy prawny, co się dzieje, czy mogą powiedzieć. Mówią, tyle się dzieje, że nawet nie możemy opowiedzieć, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zebrać. Ciągle pracujemy nad tym, żeby się dowiedzieć, zorientować, mieć tą wiedzę, natomiast nie ma czasu na jej przekazywanie, a często i uruchamianie. Bardziej stajemy się urzędnikami, takimi właśnie biurokratami, niż przedsiębiorcami, których celem jest co innego. Składamy bardzo dużą ilość raportów. Właściwie ja rozumiem poszukiwania VAT-u, który gdzieś ucieka i uszczelniania luki VAT-owskiej, ale z tym się wiąże bardzo duża sprawozdawczość, co dla firm, które nigdy tego VAT-u od VAT-u nie uciekały, no jest sporym problemem. W kwestii akcyzy również jest olbrzymia sprawozdawczość. To jest tak, że na przykład powstaje ustawa, która mówi o tym, że trzeba kontrolować paliwa, transport paliwa. Tak? I nagle się okazuje, że odpryskiem dostaje też
przy okazji branża kosmetyczna, bo okazuje się, że oleje, które używamy do produkcji, w wyniku takiej, a nie innej ustawy też są tym objęte. I musimy składać meldunki, raportować, kiedy jedzie transport, gdzie jedzie, jak go śledzić. Znaczy ilość formalności naprawdę robi się coraz większa i stajemy się takimi urzędnikami. Po trochę, znaczy może nie ja akurat, ale zespoły, które w firmie muszą to robić. I może to jest potrzebne, nie wiem, ale jest tego naprawdę za dużo.